Naszym pierwszym gościem jest ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Księże kardynale, czy Kościół poprze projekt związków partnerskich zaproponowany przez panią minister Kotulę? Ja myślę, że Kościół najwyżej wyrazi w jakimś sensie swoją opinię, którą będzie wyrażał, natomiast nie będzie się wtrącał, przypuszczam, w pracę legislacyjną w parlamencie. Od tego są politycy różnych opcji i myślę, że ta dyskusja i temperatura tej dyskusji w Sejmie pokazuje, że problem nie jest taki łatwy i taki prosty. W związku z tym zostawmy to, co należy do tak zwanej warstwy legislacyjnej, sejmowej, parlamentarnej, od tego, co należy do warstwy moralnej Kościoła. A jaka jest opinia księdza kardynała? Bo według pani minister ten projekt jest bardzo konserwatywny. Lewica wycofała się na przykład z zapisów o adopcji przez związki partnerskie dzieci, czy też z uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego. To znaczy, ja myślę, że to jest właśnie jakieś tam pole pewnie dyskusji, bo przecież chodzi cały czas o to i myślę, że nawet Ojcu Świętemu kiedyś na ten temat tu i ówdzie wypowiada. Chodzi o to, żeby jednak bardzo mocno zaakcentować tę sprawę niezrównywania czy nieporównywania związku małżeńskiego nierozerwalnego, zwłaszcza sakramentalnego, z każdymi innymi rodzajami związków, a wiemy, że tych rodzajów, rozmaitych innych związków w krajach Europy Zachodniej już jest trochę. No właśnie, ale to znaczy, że ksiądz kardynał byłby gotów zaakceptować moralnie, gdyby taka ustawa przeszła? To znaczy, w tym, za czym byłem w stanie zaakceptować, że jeżeli powiedzmy jest taki krąg ludzi, bo o tym także mówimy, którzy uważają, że dla nich powiedzmy nawet tak zwany kontrakt cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego to jest za dużo. Oni chcieliby na przykład związku, który byłby łatwiej zawieralny i łatwiej rozwiązywalny, no to moim zdaniem jakaś tolerancja wobec tego typu poglądów ludzi musi być ze strony, że tak powiem, wierzących i Kościoła. Czyli powinno się im to ułatwić, jeśli czegoś takiego chcą? Umożliwić, może nie ułatwić, natomiast nie próbując rzeczywiście dokonać tego zrównania istotowego między związkiem sakramentalnym czy związkiem małżeńskim zawieranym w Kościele, a im nazywaniem tego małżeństwem, a każdym innym związkiem. Niech to przyjmie swoją nazwę, natomiast to jest pewien znak tego czasu dzisiejszego, że ludzie nie chcą się wiązać z sobą, na, nie daj Boże, na całe życie, ale także na jakiś dłuższy okres czasu. Jak ksiądz kardynał myśli, dlaczego tak jest? No ja myślę, że jest z jednej strony jakieś wielkie przesunięcie w tym czasie po nowoczesności, więc powiedzmy w XXI wieku, tak bardzo widoczne przez komunikację, przez media, przesunięcie od racjonalności do emocjonalności z akcentem na emocjonalność i przesunięcie w kierunku tymczasowości. Wszystko jest szybko, wszystko ma być nagle, niespodziewanie, wszystko się przesuwa jak w tym przysłowiowym TikToku. A czy tu dostrzegać można zmianę w nauczaniu Kościoła? No bo papież Franciszek w swojej autobiografii powiedział, pytany o wprowadzenie jednopłciowych związków cywilnych, że słuszne, żeby ci ludzie, którzy żyją darem miłości, mogli korzystać z ochrony prawnej, tak jak wszyscy inni. Z drugiej strony mamy nauczanie Kościoła, mamy katechizm, który nie akceptuje tego rodzaju związków. To jakie zdanie ma Kościół w tej sprawie? Ja powiedziałbym tak, że nie można wszystkich wypowiedzi Ojca Świętego, także tych z wywiadów mówionych i pisanych nawet, traktować jednoznacznie tak jak naukę doktrynalną Kościoła, to po pierwsze. A po drugie kontekst, ja rozumiem papieża w ten sposób, że no jednak chce obronić i ocalić rozumienie związku w takim charakterze, jak to definiuje i jak to praktykuje Kościół. Czy nadal ksiądz kardynał obstaje przy tym, żeby w szkołach była jedna godzina religii w tygodniu obowiązkowo? To
To znaczy, ja się z tej wypowiedzi, o której powiedziałem parę miesięcy temu, nie wycofuję, dlatego że ja tę wypowiedź o obowiązkowości religii w szkole głoszę od 30 lat. Jak religia weszła, czy powróciła, bo tak używajmy słowa, do szkół, to znaczy w tym znaczeniu, że po prostu ten kraj, w którym żyjemy, Europa, w której żyjemy, domaga się od człowieka, który w tym kraju i tej Europie żyje, pewnej sumy wiedzy na tematy religijne, także duchowe, niezależnie od tego, jakich jest poglądów w swoim światopoglądzie czy w swojej wierze. Dlatego, że żeby zrozumieć ten świat, z którego wyrasta kultura europejska i w której wyrasta kultura polska, to ta wiedza jest konieczna i w tym znaczeniu od początku, od pana profesora Stelma Ochockiego w 92 roku walczymy o to, czy kładliśmy nacisk na to, żeby religia była obowiązkowa w tym znaczeniu, że wybiera religię ten, który chce ją wybrać, a jeżeli komuś ta forma nie odpowiada, wybiera etyka albo jakiś inny równoważny przedmiot. Natomiast nie ma tego, co jest moim zdaniem niewychowawcze, czyli tego nic. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, jest gościem wydarzeń. Na dalszy ciąg rozmowy zapraszam Państwa do Polsat News i Wydarzeń 24. No tak, ale kiedy ksiądz kardynał wypowiedział te słowa, natychmiast była reakcja przedstawicieli rządu i na przykład pani wiceminister Lubnauer mówi, że Polska nie jest państwem wyznaniowym i każdy z rodziców ma prawo do wychowywania dziecka tak jak chce, zgodnie ze swoimi przekonaniami, więc nie można nikogo zmusić do udziału w lekcji religii. Proszę pana, powiem więcej. Zostałem bez mnie żadnych nazwisk, broń Boże. Zostałem nazwany, że nie rozumiem różnicy między katechezą a lekcją religii. Przepraszam, że to powiem publicznie, ale wydaje mi się, że z racji mojego przygotowania rozumiem to lepiej niż wszyscy inni. I oczywiście jestem przekonany, wiem o tym, że katecheza prawdziwie przygotowująca do życia w Kościele, do życia według sakramentów świętych, modlitwy i tak dalej we wspólnocie Kościoła się odbywa w środowisku religijnym, a więc zwłaszcza parafialnym i rodzinnym, jeżeli ta rodzina te wartości wyznaje. Natomiast w szkole rzeczywiście docelowo powinna być lekcja religii. Czyli tak wiedza, informacja wiedza o systemie wartości. Wiedza, którą można sprawdzić, wyegzekwować i tak dalej. Dobrze, ale dzisiaj, mówią przedstawiciele rządu, dzisiaj jest katecheza w szkole. I na przykład pan profesor Coll mówi, że katecheza do salek katechetycznych, a w szkole lekcja religii czy religioznawstwa. Ja myślę, że w tym znaczeniu mają troszeczkę racji i to rozróżnienie myśmy na konferencji episkopatu nie tak dawno podjęli, że trzeba opracować program do lekcji religii w szkole i do katechezy w parafii. To jednak są zależne od siebie rzeczy, ale zbieżne, ale różne. Pamiętamy obaj, nie wypominając wieku, czasy komuny, lekcje religii były w salkach katechetycznych. No i wtedy można powiedzieć, szacunek do religii był większy niż dzisiaj. Dlaczego do tego nie wrócić? To znaczy, ja powiem jeszcze więcej, ponieważ ja sobie mogę wiek wypomnieć. Ja pamiętam jeszcze dalsze czasy. 5 lat religii miałem w szkole. Potem w 61 się znaleźliśmy na bruku. Weszliśmy do parafii i 30 lat byliśmy w parafii. Powiedziałbym w ten sposób, że rzeczywiście doświadczenia te i te są. To nie jest, proszę pana, tak, że wtedy, jak byliśmy w szkole, pan i ja, a potem w parafii ja i pan też uczyłem i byłem uczony w parafii, że to wszystko było tak idealnie, doskonale. My troszeczkę dzisiaj po czasie idealizujemy przeszłość. Natomiast tamta katecheza parafialna miała swoje obciążenia dla rodziców, słabości, wymagania, ale rzeczywiście miała bardzo dużo wartości i że trzeba rozważać to, żeby z katechezą jako katechezą, wcześniej czy później, krokami średnimi, małymi, dużymi, wracać do środowiska wiary, czyli wracać do środowiska Kościoła. No właśnie, bo ważna jest też jakość. Być może ten sprzeciw, czy ta niechęć do uczestniczenia w religii wynika ze słabości katechetów, tych ludzi, którzy prowadzą te lekcje religii.
Proszę pana, ja myślę, że ani w matematyce, ani w fizyce, ani w biologii, ani w chemii nie ma samych tylko genialnych nauczycieli, są tacy i tacy. I to w religii też to jest. Natomiast problem, gdybym miał na pana pytanie odpowiedzieć, to bym powiedział tak. Głównie wynika stąd, że katecheza nie jest przedmiotem obowiązkowym. Mogłaby być obowiązkowym, gdyby miała alternatywę w postaci etyki. Okej, ale czy Kościół nie rozminął się trochę ze społeczeństwem? Jak się patrzy na ostatnie wyniki badań społecznych, to one pokazują, że na przykład to, aby religia nie była wliczana do średniej, ten pomysł popiera aż 70% Polaków. Decyzja, aby religia była przed lub po innych lekcjach, popiera aż 79% Polaków. To są wszystko tak naprawdę zmiany, które jakby idą z tym rządem, więc ludziom to się podoba, co robi rząd. Ale to pytanie moje, czy to się podoba, czy to jest populistyczne, nie wyrażam się na temat działań, broń Boże, rządu, bo nie od tego jestem, ale myślę, że mówiąc o tych rzeczach, de facto my chodzimy troszkę po peryferiach, bo zarówno średnia ocena na świadectwie, to są rzeczy wtórne w stosunku do tego, co przedmiot religia w szkole może i mógłby dać, i powinien dać człowiekowi, który chce powiedzieć, jestem przygotowany do życia w tym konkretnym społeczeństwie. Ale wiceministrowie mówią tak, to wszystko, o czym ksiądz kardynał mówi, jest na lekcjach języka polskiego, na lekcjach historii. Ta cała spuścizna, którą normalnie dobrze wykształcony człowiek powinien znać, tam jest. Proszę pana, jest i nie jest. W tym znaczeniu jest, że mianowicie my w katechezie czy w religii w szkole mamy w programie tak zwane ścieżki korelacyjne, polegające na tym, żeby powyłapywać z różnych przedmiotów z polskiego, z historii, z biologii na przykład, kwestia stworzenia człowieka, wszystkie te wątki, które tam są, jak pan mówi, i po to, żeby zrobić z tego jedną, że tak powiem, światopoglądową, religijną całość. Czy Kościół będzie interweniował w sprawie uwolnienia z aresztu tymczasowego księdza Michała Olszewskiego? Nie mogę się wypowiedzieć na temat konferencji episkopatu, dlatego że jak zadecyduję, tak będzie. Natomiast mogę wyrazić swój własny pogląd, który mówi tak, że dopóki nie znamy wszystkich kontekstów tego zatrzymania, no to wtedy jest trudno się wypowiadać. Natomiast pytanie moje takie natury moralnej, czy powiedzmy prawno-moralne jest takie, czy rzeczywiście aresztowanie tymczasowe musi trwać tak długo? Czyli tutaj ksiądz kardynał ma wątpliwości i uważa, że on... Ja osobiście uważam, że pozbierać wszystkie dowody, które trzeba, że tak powiem, w aresztowaniu, uniknąć matactwa na tym etapie można znacznie szybciej niż za pół roku, bo jednak przecież areszt, więzienie to nie są sytuacje zwyczajne i komfortowe dla człowieka. Wiemy, że nieraz potem się okazuje, że niekoniecznie było to konieczne. Czyli nie przesądzając o winie, rozumiem, że zdaniem księdza kardynała ksiądz Olszewski powinien opuścić areszt. To znaczy, ja myślę, powinno jak najszybciej nastąpić taki moment, który by sprawił, żeby ta sprawa jego śledztwa, nazwijmy to prokuratorskiego, była zakończona, żeby mógł dalej już potem zeznawać z wolnej stopy. Oczywiście nie chcę polemizować, broń Boże, z niezawisłym sądem, który wydał wyrok. A jak ksiądz ocenia pomysł czasowego zawieszenia prawa do azylu, to co zaproponował niedawno premier Donald Tusk? Powiem, że teraz jakby troszeczkę spokojniej, ale w pierwszym momencie, jak ten pomysł padł i usłyszałem, to czułem się trochę zszokowany, dlatego że się czułem jakby pewne cofnięcie historii do czasów najgorszych, kiedy się komuś odmawiało azylu w reżimach totalitarnych, komunistycznych i innych. Samiśmy z tego prawa korzystali, dlatego że wielu ludzi z Polski uciekało, co musiało uciekać i znajdowali schronienie. Natomiast... To prawda, księże kardynale, ale mamy sytuację nieporównywalną. Mamy wojnę hybrydową prowadzoną przez Putina i Łukaszenkę. Więc dlatego mówię, że po tym, kiedy się porozpatrywało te wszystkie aspekty, które się ujawniły w dyskusji, w rozmowach i tak dalej, to troszkę zależało, ale dalej stawiam pytanie, czy naprawdę się nie da zharmonizować z sobą dwóch rzeczy. Pełnego bezpieczeństwa państwa z pewną podstawową
humanitarnością na granicy, zwłaszcza wobec prawdziwych uchodźców, uciekinierów przed wojną, przed śmiercią, zwłaszcza jeżeli to są ludzie czasem bezbronni, czasem małe dzieci. Ale to jest polityka. Polityka jest brutalna. Ale polityk będzie... musi wybierać czasami między złem a mniejszym złem. No to prawda, tylko że ja rozumiem, tylko że tutaj Kościół zawsze będzie przypominał i to przypomina nie tylko papież i powiedzmy tam Komisja o Spraw Migrantów, ale także Polska Komisja, no że jednak absolutnie trzeba szukać możliwości połączenia bezpieczeństwa. Państwo ma prawo do obrony, państwo ma prawo do bezpieczeństwa, tego nikt nie podważa. Kościół też nie podważa. Natomiast te wszystkie wypadki wyjątkowe, które są, rzeczywiście trzeba rozpatrywać. Dlatego, że ja rozumiem Putin, Łukaszenko, sytuacja, wojna hybrydowa, posyłanie tych ludzi, ale zawsze jest takie pytanie, żeby czasem w tym takim nawale migrantów czy uchodźców, jak to było chociażby podczas wojny ukraińskiej, nie został ktoś skrzywdzony przez to, że mu odmówiono azylu. Na koniec, wydatki na Fundusz Kościelny w przyszłym roku wyniosą 275 milionów. Premier Tusk obiecywał jeszcze w kampanii likwidację Funduszu Kościelnego. Czy Kościół się na to zgodzi? Myślę, że Kościół się na to zgodzi, bo 10 lat temu, kiedy były 2 lata prowadzone rozmowy na temat zamiany funduszu na coś innego, Kościół się na to zgodził i pewnie teraz też się zgodzi, tylko chodzi o pewną sprawiedliwość historyczną jako taką. Ja bym na tym tle powiedział jedno zdanie ogólniejsze, mianowicie bardzo się cieszę, że w ostatnich dniach nastąpiło spotkanie Komisji Wspólnej Episkopatu Rządu. Komunikat, jak zawsze z takich spotkań należałem do, nic gremium. Nie mówi ten komunikat. Nie, należałem, kompletnie nic. Należałem do tego gremium 15 lat, więc wiem, jakie się pisze komunikaty. Zawsze są ogólne i muszą być ogólne, natomiast rozmowy są merytoryczne. No dobrze, to konkretne pytanie na koniec, bo jest taka propozycja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, żeby kościoły były finansowane poprzez odpis z podatku PIT. Czy to jest propozycja, którą możecie zaakceptować? To jest propozycja, która w 2014 roku już była prawie, że zaakceptowana, rozważana, więc pewnie powinna być tematem rozmów teraz, ale trzeba także rozważyć inne warianty, które są możliwe, żeby ten fundusz został zlikwidowany sprawiedliwie. Bardzo dziękuję. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, był gościem wydarzeń. Dziękuję za tę rozmowę.